Witajcie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj po raz pierwszy przedstawiam wam koszarkę rotacyjną przy ciągniku 4011. Tak ona się prezentuje. Jest pierwszy raz na kanale moim pokazana. Jeszcze wielu sprzętów nie widzieliście. Może kiedyś zobaczycie. Na razie ujawniam następny sprzęt. To tą kosiarkę. Dobra. Kosiarka jest, jak wiecie, rotacyjna. Wałek z osłonami, żeby nie było. Jadę kosić sobie zaraz koło pola trawę. Koszyć. Ma zamontowany, nie wiem do czego, siłownik. Ale dobra, niech będzie. Osłona. Ta osłona to jest, powiem wam, bardzo ciekawa. A dlaczego? Zobaczycie sami. Tym się trzyma na śrubach, tak jak powinien być. Ale przód cały, o. Osłona na przyczytkach. Czyli można powiedzieć, że kosiarka jest zrobiona na przyczytki. Zbudowana z trytytek. Jedna trytytka niby 20 kilo wytrzymuje. Trzy trytytki. No trochę dadzą. Co by to będzie powiedzieć? Może ma do wymiany jakby chyba. Jeszcze takie wyklepane, ale jedzie w szereg. Troszkę przekosiłem. Kabel zabiorę, żeby go kurde nie porwać. Dobra. Odpalę ciągnik i zjadę na podwórko z podgarty. Z tą kosiarką będzie trochę ciężko wyjechać, bo ona taka długa jest. Ale 40 daje radę. Trzeba pamiętać o tym, aby dużą ilość gazu dawać, większe obroty, bo idzie zadusić traktor. Jeszcze raz zadusiłem. Chodźmy. Taszkę trzeba zabrać, bo będzie lipa. Uderzenie 40 w taszkę. Kosiarki rotacyjnej. Taka pogoda nieciekawa.